Pamiętam, jak zaczynałem karpiować, oczywiście wtedy na wielkiej wczutce, dowiadywałem się o rybniku. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba tak będzie dobrze. Mój rekord życiowy do tej pory wynosił 20 kg 45 deko. Rybnickie Morze obdarowało nowym rekordem życiowym. 20 kg 65. Po raz pierwszy w życiu zostałem zlany. Wspaniałe uczucie. Pamiętam, jak w Karpmaxie nawet były artykuły, jak karpiarze wchodzili w woderach do wody daleko, daleko. Wtedy jeszcze chyba nie można było łowić z wywózki, tylko z rzutu. Już nawet pamiętam, jakie panowały wówczas zasady, ale pamiętam, że no, zimy wtedy były srogie. Przyznam szczerze, że na wieść o tym, że przyjdzie mi spędzić czas nad Zalewem Rybnickim, trochę się zastanawiałem, jak ta zasiadka powinna wyglądać. Lat minęło od momentu, gdy po raz pierwszy zamarzyłem, aby wędkować nad Zalewem Rybnickim. Ale przyznaję, że warto było czekać tak długo. Początkowo chciałem w ogóle zrezygnować z zabierania ze sobą wędek, co może się teraz wydać dziwne. Na szczęście zabrałem ze sobą cały sprzęt. Trudno byłoby mi sobie wyobrazić, gdybym miał być z Łukaszem i z Rafałem na ich zasiadce bez sprzętu i patrzeć, jak wyciągają 20-kilogramowe karpie. Ja siedzę tylko z boku, jako towarzysz. Kiedyś ułożyłem sobie w głowie taki plan, że pojadę najpierw na rybnik, właśnie z kimś, kto dobrze zna tę wodę i zobaczę, z czym to się je. Pierwszy karp akurat tak się składa, że był najmniejszy z mojej strony. Było to krótko po tym, jak Rafał złowił swoją dwudziestkę. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Pełnołuski, piękny, długi karp. Full super. Chyba tak na nie na Śląsku wołają. This is my country, my damn country.
tell me the thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. Z woderami to jest też dobra historia, bo podczas jednej zasiadki opanowałem niemal do perfekcji zakładanie woderów i wbieganie do wędek. Niejednokrotnie Łukasz z Rafałem jeszcze nawet nie zdążyli wyjść z namiotów, kiedy ja już miałem kij w ręce. No, założyć wodery na początku było to dla mnie nie lada wyzwanie, żeby szybko zdążyć do brania. Jak się później okazało, no wystarczyło 8 chyba. Łącznie 8 zbrań z mojej strony wystarczyło do tego, żeby niemal do perfekcji opanować zakładanie woderów i wbieganie do wody. Country like Merle, country like Loretta, that honky tonk girl. Country like Towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Country like Chris, country like Gretchen. If you ain't got your country, then get out. Chłopaki oczywiście po drodze nie próżnowali, bo po Rafała 20 przyszła kolejna Łukasza. Najpierw złowił Amura albinosa ponad 20 kg. Żeby potem poprawić karpiem i to golcem ponad 21 kg. Tak nabity karp niesamowicie wygląda. Te zestawy zostaną ze mną na zawsze. Dwa razy blowback. Na miękkiej plecionce. Jaki włos. Kabany. W momencie, kiedy łowisz tyle ryb i takich dużych, dają ci niezłego kopa. Mi rybnik dał solidnego kopa. Takiego, jak się daje maturzystom przed egzaminem. Na szczęście, jednocześnie motywującego do wzięcia się w garść. Ostatni karp tej zasiadki, ostatni karp mój tej zasiadki całkowicie odebrał mi mowę. Jak teraz oglądam nawet te ujęcia, to aż się sam sobie dziwię, no jak ja, który jak dobrze wiadomo zawsze ma coś do powiedzenia, lubi gadać, dużo gada i rzadko kiedy brakuje mi słów, jednak w tamtym momencie miał ten jeden z rzadkich momentów, kiedy mu tych słów właśnie brakowało. Wydarzyło. Ja bym sam prosił o to, żeby mi wytłumaczyć.
uprawić różne mądrości. I mówić jakieś mądre słowa, jak to warto czekać do końca, być cierpliwym, ale to takie oczywiste. Prosto się mówi o takich rzeczach, trzymając drugą życiówkę w ciągu 24 godzin, jeszcze o wadze 23,5 kg. To nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, co teraz powiem, bo drugi dzień z rzędu brak mi słów, po prostu brak mi słów. I suchych rzeczy. Ponad 23 kilo z rybnika w ciągu 24 godzin, będące twoim drugim rekordem życiowym. Życzę tego każdemu.